Cześć, nazywam się Edgar Hyniewicki, jestem studentem Wydziału Mechanicznego i studiuję mechanikę i budowę maszyn. Napisałem 3 książki z tematyki fantasy przygodowe. Są to Czarne koty, Ostatni goblin i najnowsza książka, która ukazała się w październiku tego roku Po drugiej stronie mostu. Trylogia dzieje się w wykreowanym przeze mnie uniwersum, które przypomina realia średniowiecznej Europy. Występują w niej elementy magii, takie jak gobliny czy nadprzyrodzone zjawiska. Ale generalnie świat przypomina realia średniowiecznej Europy. Pierwszą powieść wydałem w 2020 roku. W maju byłem na pierwszym roku studiów. Zainteresowanie tematyką książek wzięło się u mnie przede wszystkim z czytania. Od dziecka lubiłem dużo czytać, a także z zainteresowania średniowieczem, kulturą średniowiecza, realiami tamtego życia. Jest to też na pewno efekt mojej bujnej wyobraźni, która cały czas pracuje i w jakiś sposób chciałem przelać efekty tej pracy na papier i stworzyć coś własnego. Jestem aktualnie w trakcie tworzenia kolejnej książki, której akcja zgrywa się w tym samym wykreowanym przeze mnie uniwersum, jednakże jest zupełnie niezwiązana z akcją trylogii. Choć tematyka wskazywałaby na zainteresowanie głównie młodszych czytelników, to jednak starsi też się odnajdują w tematyce powieści. Moje książki dostępne są w księgarniach internetowych, a także w regionalnych bibliotekach i księgarniach. Na razie jestem skupiony na skończeniu studiów. W przyszłym roku będę bronił magisterkę, a po obronie planuję zacząć pracę w zawodzie. Myślę, że będzie to coś związanego z konstruowaniem maszyn i urządzeń.